Niech pani go zostawi! Pani go zostawi! Ty poznam tą Martynę! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Chodź tu! Nie, mama! Nie, odpowiem na to pytanie! Czy pani po Jakub nie jeździ w ziemniaczków? Nie, odpowiem na to pytanie! Zostaw mnie! Zła kobieto! Zostaw! Chłopaki, brońcie mnie! Jak mam cię bronić? Mamo! Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie! W tej chwili powiedz mi, czy puść mnie tu do siebie natychmiast! No nie, ja jestem w strefie pokoju, a ty chcesz mnie bić! Chcesz mnie bić! Chodź tu, Lufer, masz mi odpowiedzieć w tym momencie na to pytanie. Jakie pytanie? Proszę pani, tutaj jestem fan do podrywania. Czy zapoznasz mnie z Martyną? Ale dlaczego chcesz o tym rozmawiać? Po co ci to jest? Gracze, nagrywajcie i wrzucajcie na YouTube'a, że mama Luferka bije Luferka. Pokeball idź! Ja sama chcę się dowiedzieć, czy poznasz mamę Martyną. Nawet wy przeciwko mnie, no ale... Nie. Patrzcie, samolot! Lufer, uciekamy! Uciekamy! Nie, tym razem nie uciekniesz. Kochani, witajcie, jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Luferkolandii. Jeżeli chcecie, żebym poznał mamę z Martyną, to zostawcie dzisiaj pod odcinkiem do końca dnia, do północy, 6000 łapek w górę. Teraz, w tym momencie zostaw, bo mnie goni, tak zła kobieta! Chodź tu! Nie. Pomóż mi! Kasix! Jaśnie, co to się robi? Kochani, 6000 łapek w górę zostawcie, proszę. Właśnie w tym momencie macie 3 sekundy, bo ja zaraz zginę. 3, 2, 1. Dziękuję, kocham was. Jeżeli chcecie dołączyć na Luferkolandię, to subskrybujcie właśnie tutaj kanał. Nie! Zostawcie dzwona, zostawcie tam na dole łapkę w górę i napiszcie komentarz. Mama Luferka zwariowała. Lufer do mojej starej chaty. Już. Stary, musimy ją zgubić. Do mojej starej chaty. Już. Biegnę. Dawaj. Nie. Przebiegła obok. Tam jakiś cień widzę. Stary, wracamy do domu. One nas będą szukały w nieskończoność. Mam to gdzieś. Ja, słuchajcie, nie chcę poznawać mamy z Martyną, póki jeszcze Martyna nie określiła się, czy jest moją dziewczyną. Więc kochani, jeżeli do końca dnia wbijecie 7000 łapek w górę, to zapytam jeszcze raz Martynę o chodzenie. Martyna będzie, słuchajcie, będzie, kochani, w kolejnym odcinku. Nie ma jej dlatego, że ma też ferie. Jestem ciekaw, jak tam, czy wy macie ferie, czy nie macie ferie i tak dalej. Możecie też napisać. Podobno teraz jest ostatni tydzień ferii na Lubelszczyźnie i gdzieś jeszcze. Na Śląsku. Nie wiem, na Śląsku. Dobra, ale musimy uciekać. Na razie uciekamy. Zajmujemy się domem. Ja jestem obok. Jo, co tu zrobił ten? Kto to był tutaj? Gregory. Oj. Dobra. Gregory! Gdzie dzwonić? A, tutaj. O! Dzień dobry. Mogę wejść? Możesz. Okej. Ona jest potworem, stary, co nie? Ej, ale fajnie tutaj masz! Ja cię kręcę. Tego nie chciałem, nie? Minimalnie się zmieniło, bo ja chyba byłem tutaj po raz pierwszy u Gregorego wtedy, kiedy... Widzowie, kochani moi, byłem bez shaderów, teraz są shadery. Wracając do domu, widzicie... O, Jakub, pilnuj, czy nie idzie. Zmieniło się troszeczkę, dlatego, że tutaj w końcu jest oświetlone i w końcu są schody. W sensie półpłytki. Oświetlone jest tak, jak jest napisane. Tutaj ktoś nie dokończył liści, ale mam nadzieję, że ktoś to zrobi. A w sumie może ja to teraz zrobię. Pokażę, że jestem uczynnym graczem serwera. Pokażę, jak się dba o serwer. Patrzcie. Pyk. Mati, pokażemy widzom kopułę, którą zrobiliśmy. No chodź. Wczoraj na live było 1700 osób prawie, za co wam z całego serca dziękuję. Każdej osobie, która była, każdej osobie, która oglądała, słuchała, czy wysyłała donaty, czy przedłużała wspieranie, czy na nowo odnawiała wspieranie, czy po prostu wspieranie dopiero co zaczęła. To każdemu dziękuję, kto był na live, o którym wam zapowiadałem. Naprawdę jesteście niesamowici. Wysłaliście w donatach 500 zł na leczenie mojego brzucha. Mam problemy, kochani, z brzuchem i właśnie prawdopodobnie jutro lub pojutrze będę miał pierwsze badanie, które będzie troszeczkę kosztowało, i dziękuję wam, donatorzy.
Kocham was, dziękuję widzom, którzy byli, bo było 1700 osób. Jesteście niemożliwi. Dlatego informuję was, że live'y będą co tydzień w niedzielę lub soboty o godzinie 18 i będę was o tym informował. A teraz pójdziemy do miejsca, które troszeczkę z Tytmatim zmieniliśmy, ponieważ w tym o miejscu, jeżeli nie byliście na live'ie, to zmieniło się naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Panie Tytmat, dzisiaj mamy za zadanie rozdzielić wszystkie zwierzątka i nie wiem, czy mam kilka pomysłów na to miejsce, że to miejsce będzie w środku króliki, czy tam zające, które uciekły. Ale tu już jest dużo już, patrz. Ja się zamieniłem. Wiem, tylko chodzi o to, że chcę powiedzieć widzom, jaki mam plan na to, bo jest ładnie tam w środku, jakby to wszystko wykopać, naprawdę wygląda to epicko, ale fajnie by to też wyglądało, kiedy byłaby tutaj taka polana i każdy segment byłoby podzielone to na segmenty i każdy segment to byłyby zwierzątka albo roślinki. I wydaje mi się, że to byłoby najładniejsze. Ale to wiesz, że to trzeba najpierw tego całego stołu nas skopać. Tak, więc teraz to słuchajcie, skopiemy i możemy w sumie zaprosić graczy na to. Chcecie nam pomóc, to zapraszamy. Ja nie wiem, do którego poziomu ty chcesz to. Nie, to się do tego. Ten poziom jeśli chodzi o polanę. Teraz rozmawiamy czysto o polanie, czyli o miejscu, gdzie jest wszędzie zielono. To w tym o miejscu właśnie chcę, żeby było na tym poziomie, który teraz skopiemy. Więc bierzemy dirta, więc skopiemy. Cześć! Marcix, co tam? Ty wiesz, że twoja mama cię jeszcze szuka? Ani słowa, gdzie jestem. I tak zapewnie powie. Ja mogę się założyć. Nie. Ona wie, że tutaj pewnie jesteśmy, więc pewnie niedługo wróci. Nie wiem. Oby nie. Ale wszyscy przychodzą, pomagają, kurde. Rozkopujemy to do tego poziomu i stawiamy tutaj dirta. Ja wam dirta mogę dać swojego, więc pójdę po swojego dirta. A wy tutaj... Jest tutaj skrzynka. Dobra. To możecie brać dirta na spokojnie. O kurde, ile dirta. Ale ładnie tutaj. Jutro prawdopodobnie w odcinku już będzie zewnętrzna strona skończona, więc każdy gracz będzie mógł widzieć stamtąd strony naszą tą budowlę. Jaram się strasznie. Ta kopuła wygląda potężnie, co nie, Tytmati? No spoko wygląda, tylko no ciekawe jak inni zareagują, czyli Smolax. No. Niedługo Smolax i Martyna, kochani, wrócą. Martyna, tak jak wam mówiłem, ma ferię. Chce, żeby się wyszalała, żeby sobie odpoczęła. No wiecie, sami chodzicie do szkoły i tak dalej, więc chcę dać Martynie taką swobodę, ale w jutrzejszym odcinku prawdopodobnie Martyna już będzie, więc napiszcie komentarz. Martyna, tęsknimy. Martyna i Smolax, tęsknimy. To przypnę wam serce. Będzie im bardzo miło. Powiem im, żeby odczytali sobie, zobaczyli sobie komentarze i zróbcie im taki spam, że po prostu się popłaczą ze wzruszenia. To problem z tym, że w tym miejscu tutaj jest nieoświetlone i możliwe, że mobki będą się respawnić. Ale no nie mam tutaj łóżka, więc nie będzie to robiło żadnego problemu. Ile jest rodzaju płotek? Zależy od drewna. Tyle, ile drewna. A ile jest rodzaju drewna? 6? 7? A ile jest mobków, które takich standardowych mobków, typu świnie, krowy i tak dalej? Świnia, krowa, owca, królik. No. Co jeszcze się hoduje? Koza. Konie. Kozy! Nie mam kozy! Masz ktoś z was kozę? Ale to wiesz co, kozę trzeba się wybrać naprawdę do wysokich What the fuck? Patrz, Tytmati! Koń to jest. To twój koń? To jest mój konik. Dlaczego jest na mojej działce? Bo przyjechała. Bo przyjechałam tu. A jak go... Sprowadziłaś go. Jakub przez szkło, co? Dowiedziałem się od Tytmatiego, że można takiego konia zdobyć, kiedy piorun do niego trafi, a to jest bardzo rzadkie. Tak jak było z tym creeperem, który mnie trafił, słuchajcie, rozwalił nam tamto miejsce. Ej, w tamtym miejscu były kiedyś te moje zwierzęta, ale się pozmieniało, co nie? To było tyle odcinków temu. No trochę tak, ale co do kozy, to musimy iść na wyprawę, mój drogi, do bardzo... bardzo wysokich gór. Jakich gór? A, bo kozy się tam respawnią. Tak, do wysokich górach. Ja cię kręcę, ale przypał. Okej, okay, tutaj jest zrobione. No nie, akurat mi tyle zabrakło. Ma ktoś stąd briki? Nie. Tytmati, chodź tutaj, bo ty jesteś mądry i mądry. To, czekaj, kończę dyrtowe. Nie wiem, co tutaj dać, kochani. Nie wiem, czy przypadkiem nie miałoby to uroku, gdyby tutaj był zwykły stone na suficie. W tym miejscu będę też zmieniał schodki na inne, żeby tu nie było tyle drewna, bo po prostu jest za ciemno. Marcix, weź mi powiedz, Marcix, co by tutaj pasowało. A co jest do wyboru? No wszystko. To nie. Bloki arbuzów.
czy coś. Tylko no to tak. Bloki arbuzów. Wow, kreatywna ta Marcin. Nie, chyba już bym zrobił Stonebrick, bo tu wszędzie jest Stonebrick. Ale nie, no Stonebrick na ścianach jest. A na suficie Stone fajnie wygląda. Nie. Fajnie. Słuchajcie, fajnie wygląda dlatego, że to jest takie surowe, a my mieszkamy w jaskini. Tak naprawdę, w jaskini, no takie jaskini. To bym zostawił dirt. Drewno. Nie, dirt słabo wygląda. No to w sumie tu jest ten... Ja bym zrobiła ten stone. No taki, taki element surowości wyglądałby, wydaje mi się, że epicko. W sumie, ale w sumie tutaj już jest stone, no to stone'em już bym to poczekał. No. Stone będzie okej. No bo tutaj mamy stone'a i to nie wygląda źle. Tutaj będą w kolejnych odcinkach robione duże schody. No nie, umarły? Nie, jest, dobra, są dwa. Tutaj w tym miejscu będą duże schody i te schody znikną. Będą troszeczkę inaczej wyglądać. No to ładnie wygląda, taki sufit jest ładny. Mi się podoba. Jest ładne, tylko tutaj trzeba dokończyć te wszystkie bele i tak dalej. Trzeba troszeczkę roślinności dodać. Chodźcie, zamienimy to. Wykupujemy tego dirta i dajemy tutaj stona. Ja wam rzucę tutaj stona. O, tutaj postawię już ścianę, która była. To może dajcie dirta, to ja zrobię to od góry. A właśnie tu poszliśmy. Fajnie to wygląda. Serio fajnie to wygląda. Tak jakbyśmy się wkopali w jaskinie, a to te drewno podtrzymywało tą jaskinię. Wygląda dobrze. Tutaj trzeba dać drewno. Tu brakuje jednego drewna, tu nie wiem, czy nie, jest git. Ej, dobra, o, w tym miejscu też usuwamy stąd dirta i ja postawię tutaj już stąd brika. Tutaj będzie czyjś pokój. Ma ktoś drewno? Właśnie sprawdzam, nie mam. Nie. Mam tylko co tu się stało? Ja mam drewno. Nie, ja. Masz drewno? No. To weź tam postaw, o tam on. Nie tu. Gdzie postawił? Co za chłop? Nie, słuchajcie, kochani, ja tak zostawiam takie dziury, dlatego że to daje dużo światła. Więc usuwamy to, które to było. O, widzicie, to jest o wiele jaśniej, więc takie dziury niestety u mnie będą, ale będę starał się je zakrywać. Dopóki jakbyśmy. Kurde, glowstone by się przydał. Ale glowstone daje taki żółty, a to chodzi. Fajka czuma. Skąd ma glowstone, skoro jest zamknięty Nether? Tak, ja wiem. On ma villagerów. A wiem. Ten wędrowni villagerowie czasami sprzedają. Fajkaczu jest, słuchajcie, takim koksem widzowie, że on zabije smoka. Zabijałem smoka. W sensie zabiję smoka nawet nie będąc w endzie. Zabiję smoka nawet nie wiedząc, że jest smok. Zabiję Widera. Nie zrespiąc Widera. O, tutaj o też trzeba z testem briki, więc ja lecę na dół. Jeszcze po troszeczkę stona. Ej, uciekły nam endermany. Jeden był nazwany i nie powinien uciec, więc ktoś go chyba zabił. Tak, ktoś musiał go zabić. No, każdy niech napisze RIP Błażej. Pozdrawiamy wszystkich Błażej na tym świecie. Jeśli o śmierci mowa, mój Bożydar też umarł. A Bożydar kim był? Moim kotem. O nie, dlaczego twój kot umarł? No się utopił. Co? Pod mostem utknął. Jest. Ej, dlatego tak mało teraz osób chodzi z tymi kotami? Bo przeżywamy żałobę. To trzeba, no dokładnie. Trzeba świątynię Bożydara zrobić. Słuchajcie, teraz mam taki plan, żebyście... Przygotujcie płotki, wszystkie rodzaje płotków i poprzenoście... zróbcie na przykład tutaj, patrzcie, tutaj jest tak symetrycznie ładnie, że o w tym miejscu zróbcie... Chodźcie. A tam jest kot jakiś. Czyli, no mega! Widziałam go, to patrzcie, nie jest. O tutaj o, zróbcie taki półokrąg, żeby tutaj dać wszystkie krowy, potem tutaj kolejny półokrąg, wszystkie świnie i kolejny półokrąg, wszystkie kurczaki. O Jezus Maria. Ja idę przepalać, bo ja chcę dokończyć te ściany i trzeba tu przejście dzisiaj. Nie, dzisiaj nie robimy tego przejścia. Dzisiaj nie robimy tego przejścia, bo to będzie trudne. Dzisiaj dokończmy górę. Ja chcę w końcu skończyć tą górę. Mam plan. Daj mi, Jakub, to drewno, które miałeś. Proszę. Ej, ładnie to wygląda. O, ta obramówka ładnie wygląda, to co tutaj zrobiłem. Spoko jest. Jest git. Nie. Tutaj trzeba płotki. Ma ktoś płotki, to może tutaj poustawiać. Tutaj o, na tym balkoniku. Ja przepalę teraz stona, którego potrzebujemy w ciul. Chodźcie węgiel. Ja sobie? Mam 7. O, dobra. Ale czekaj, to ale tutaj gdzieś jest stone wykopany. A nie mówiłem 47 stone. No nie, serio? Tak. A ja się bawię i przepalam. Ej, myślę też nad tym, żeby od tutaj usunąć to drewno, bo ono strasznie jest nisko i psuje. Ma ktoś jeszcze trochę stona, bo trochę brakuje mi z 6, 7. Ja nie, mam. Ale mam. Brakuje ci jednego schodka przy wejściu. Ty, bo patrz, bo tutaj blok tańczy halem szejka. Ładnie to wygląda, ja cię kręcę, ale super. Tak symetrycznie, tak wiesz, tak kozak. Ja się zastanawiam, czy ktoś zacznie się budować po tej stronie. Na pewno, ja będę tutaj właśnie zachęcał graczy, żeby się budowali. Nie byłoby głupie, gdybyśmy tutaj nawet zrobili takie przejście, takie... Podzielili to, że patrz, tutaj są dwa bloki, tak na środku. To jest środek? A nie, jeden. Jest trzy, środek. Więc po trzy z każdej strony i można będzie przychodzić. Dobra, kochani!
Płotki! Robimy mnóstwo płotek. Płotków. Płotków, przepraszam. Polska język, trudna język. Ale ładne drewno, ale kola pola tutaj nierówno robisz chyba. A nie, tak, a nie. Równo robię. Równo, dobra. Marchewkę ktoś ma? Ma ktoś marchewki? Właśnie. Tam są marchewki, tam są marchewki. Nie mam. Gregory zebrał. Raz, dwa, trzy. Raz. Zamknąć się trzeba. Co trzeba zamknąć? Świnki. A, świnki. One są zamknięte chyba. Nie wiem, czy to jest równo. Ile wy tutaj macie? 4? A nie! Ej, zmieniliście! Dlaczego zmieniliście? Tutaj jest inaczej, tutaj jest inaczej. Dobra, no. jest nierówno, ale to później poprawimy. Najważniejsze jest to, żeby teraz je przenieść. I co tu ma być w tym? Obojętnie, żeby po prostu je przenieść. A już no, jak tuż tam zajączek kica, to już niech będzie zajączek. Nie, zajączce będą miały osobne, bo naprzeciwko będziemy mieli te najważniejsze mowy, czyli krówki, świnie i kurczaki. O Boże, jak ty chcesz krowy od owiec rozdzielić, jak oboje idą na siano. No to zabijemy je. Dara, chodźcie tutaj, krówki naprzeciwko. Tu świnie została. Trzeba to rozwalić. Nikola, rozwal. Świnie została. Nie, spokojnie. A co wy tam tutaj, tutaj krowy, tu. Dobra, to mamy jedną krowę. I zabijamy tutaj owieczki tam zostają. Zabijamy. To wszystko? Tak, zabijamy. Jaka malutka świnka tutaj, dwie świnki malutkie. Ej, ale ładnie to wygląda, co nie? Nie, króliki tu znowu wlazły. Ale tu epicko wygląda. Patrzcie, tutaj tak ładnie podzielone. Owieczki, krówki, świnki, króliki. Jeszcze będzie dużo tutaj koni. Ja ci kręcę, ale to ładnie wygląda. Strasznie mi się podoba. Dziękuję wam widzowie. Kochani, jeżeli chcecie dołączyć... A, kurczaki jeszcze, no to trzeba zrobić kolejny segment. Jeżeli chcecie dołączyć na Lufarkolandię, przypominam wam, subskrybujcie tutaj kanał, od tego subskrybujcie kanał. Zostawcie też dzwona, stawcie tam na dole, łapkę w górę, nie powiem wam ile, bo wy już nie chcę wam mówić o tych progach i tak dalej, po prostu zostawcie. Komentarz do losowania, który wymyśliła Marcik, to jest kot na dachu. No to jest kot, więc słuchajcie, to jest komentarz do losowania, do dzieła, piszcie. Rozpisujcie się z tym komentarzem, bo to jest komentarz do losowania. A ja idę teraz z Tytmatem sobie poczylować chyba. A wy możecie już iść. No. O, królików jest świnka jeszcze. Na spokojnie, my już tutaj ogarniemy z Tytmatem, musimy odpocząć, odpocznijcie sobie. O, ja cię kręcę, ale się jaram, ale fajnie to wygląda. Tak to właśnie miało wyglądać, jeszcze z zewnątrz zrobimy dirta i będzie skończone. I zrobimy takie zwisające lampy z glowstone'a. Ale to musimy iść do Netheru. No, chodź Tytmaty, sobie poczylujemy. Cisza, spokój, harmonia. Tak od niedawna cisza i spokój, ale to jest po prostu cudowne. Widzicie, tutaj kraczy jest, tam jest Żelka, mieszka. Tutaj mieszka Jakub, tam Pajkaczu. Tutaj Blender albo Bartek, już nie pamiętam. Tam Marcik mieszka, tam Erdzio. Ja cię kręcę. Tutaj Red, który znowu ma bana. A jest naprawdę pięknie, jest taka cisza i kurczę. Tam jest krzywą Reda? I taki spokój. Lucer! O-o! Gdzie? Masz raz, dwa, trzy, zejść tu na dół. Mam świeżki Soul Sanda i nie zauważam się nie. Lufer przebił, przebili próbki łapkowe i teraz ty odpowiadasz na moje pytania z wykrywacza kłamstw. Nie przebili, skąd ty to wiesz? No znowu to zrobiłeś! Nienawidzę cię! A nie, tym razem to tam wtedy to był Smolax. Ej, chwila, naprawdę zostawili próg łapkowy? Mhm, więc raz, dwa, trzy, myk, myk tam na górę. Ja, chwila, chcę najpierw sprawdzić, jak to zobaczyć, okay. Czy zostawili ten próg łapkowy, bo jak oni zostawili próg łapkowy, no to by cię będzie szanowało i no. O kurde, mieli być 6400, jak my to nagrywamy, a jak pewnie jest ten odcinek, to pewnie 7000. Dlaczego to zrobiliście, widzowie? Zapraszam na górę, powykrywasz kłamstw. Ojej. Ale nie będzie przypałowych pytań. Nie. Ja coś czuję, że będą ciekawe pytania. To mi zamykasz? Będą ciekawe pytania, czy nie będą ciekawe pytania? Dowiesz się w moim czasie. Dowiesz się w moim czasie. Ja się cykam. A, i żeby było ci jeszcze gorzej, zaproszę tutaj wszystkich graczy. No nie, dlaczego? Ja nie chcę, żeby oni tego słyszeli. To są moje prywatne sprawy. Prywatne, rodzinne. A coś. No, mnie to jakoś interesuje. Siusiałem w piluchę, jak byłem dzieckiem. Nie tylko, mam jego zdjęcia pierwsze, jak się kąpał. To jak pani ma, to ja może pooglądam z chęcią. Jasne, no, tak. Nawet ty przeciwko mnie. Ej, chodźcie się pośmiać z Luferka do jego domu. No co ty robisz, nie rób tego! No Jeżeli cię jeszcze zdenerwować, to jeszcze tak napiszę. Zamknięte! No. Siadaj, raz, dwa, trzy. Moja mama patrzy. Dama teraz on siedzi w bicie. Wegan! Siadaj. Nie.
Zapraszam do kuchni. Hejka! Dzień dobry. No fair, siadaj. Dzień dobry. O, dobra. Tak, możesz tutaj. Dlaczego? Ale ty nie możesz zadawać mi takich pytań. Proszę, Karolę. Nie mogę? Nie możesz, ja nie chcę, żebyś wy... No, wszyscy gracze, oczywiście, jak zwykle, wszyscy chcą się ze mnie śmiać, ha, ha, ha i w ogóle te sprawy. Ale słuchajcie, proszę opuścić to miejsce, ponieważ teraz jest... Nie, bo oni są z mojego zaproszenia. Słuchajcie, ale to jest mój dom. A ja też tu też mieszkam. Ha? Czyli jednak! Nie fair, że ja też tutaj mieszkam. Czyli Tytmati tutaj mieszka. Mamy to, widzowie. Napiszcie komentarz, Tytmati, mamy to nagrane. Ciastko, arbuza, nie wiem, chcecie się pośmiać, to włączajcie kamery, te GoPro, nie wiem, klapki Mojżesza. Możemy jeść popcorn? Tak. Yes! No super, super, tak, świetnie, tak, śmiejcie się ze mnie, super! Mamy jeszcze to się kameruje. Miłego ziemniaczka do tego. Także zaczynamy rzeź. Mamo. A więc tak, Luferek, przez to, że wbili w kłopkowy i przez to, że mam wymyślone superowe pytania, zaczniemy od najlepszego, okej? A najlepsze nie powinno być na końcu? Nie. Ale czekajcie, nie będziecie tak siedzieć na podłodze, ja wam tu zrobię jakieś siedzonka, czekajcie. Jak się rządzi, jakby tutaj mieszkał, a ostatnio mówił, że nie, ja tutaj nie mieszkam i te sprawy. W ogóle, nic a nic. Nie bądź cicho, okej? Okay? Czyli Tytmati, jutro, jeżeli będziemy nagrywali odcinek, ty powiesz, że tutaj mieszkasz, tak? No robię im tu siedzenia, tak. Nie, ja w to nie wierzę, coś się zmieniło. Gdzieś Tytmati, słuchajcie... To za twarde, nie będę siedział na tym. Ale to są duszkami, jak w kinie. A więc tak, pierwsze pytanie, Lufer. No. Słuchaj mnie teraz dobrze i uważnie. Słucham. Czy skłamałeś w trzeciej klasie podstawówki, że miałeś świadectwo z paskiem? No, odpowiadaj, no. Nie. No ciekawe. Brakowało nie? mi jednej oceny do paska i miałem pewność, że będę go miał. Z WF-u? Z WF-u zawsze miałem szóstkę. Nie tak, powinno być dwa. Zawsze? Przecież ty w pierwszej liceum miałeś nie kwalifikacje z WF-u. Przypomina mi trochę mojego kolegę, który miał poprawkę z WF-u. Kolejne pytanie, proszę się ze mnie nie śmiać, okej? Okay? Dobra, nie będę się śmiała. No ja nie będę się śmiała, ale ty a się śmiejesz. Tak. A więc tak, czy to ty nasiekałeś do doniczki z kwiatkiem w piętej podstawówce? Ja tego nie pamiętam, jeżeli bym nasikał, to nie pamiętam piątej podstawówki. To sikałeś czy nie? Nie! Nie nasikałem do doniczki! Boże, a co za kwiatka? To wy sobie ustawiliście tutaj to specjalnie celowo! Nie, nie sikałem do doniczki! Siu. Nie w tą stronę było. Oddaj to. Miałcie kręcy, nie nasikałem do doniczki, no. Dobrze ustawił tutaj na dwa? Tak. Tak, kontynuuj niszczenie mi kariery. Oczywiście, dla mnie z miłą chęcią. Dziękuję, mamo, dziękuję. Jesteś naprawdę najlepsza na świecie! A ja wiem. Luferek to może zmienić na siusiaczek. Tak? Na pewno? No ja nie wiem. Dobry plan, dzieci? Oczywiście. No. Dobra, tak. Dobra, kolejne pytanie. Nie słuchajcie. Dobra, ty jesteś siusiaczek. Dawaj. A więc tak, czy to ty sąsiadowi ukradłeś laczka? Laczka ukradłem sąsiadowi? Zwariowałaś? Ty chyba sobie te pytania, mamo, pisałaś. Nie, to ja zadaję pytanie tobie. Nie ukradłem sąsiadowi laczka. Na pewno naprawiłeś to? Tak, ja to zobaczę, cześć. O, działa. No. Nie ukradłem nikomu laczka, po co mi byłby jeden laczek, ukradłem dwa. Nie wiem, może jeden jest wyższy od drugiego. Nie, ja przysięgam. Może jeszcze go gryzłeś. No, te czasy były piękne. Gryzłem laczka według ciebie, tak? Tak. Gryzłem laczka, będę gryzł. Tak, byliśmy u sąsiadów, wziąłeś laczka i zacząłeś go gryźć. No dlaczego zadajesz to pytanie? Dlatego ci śmiesz. Żeby cię skompromitować. Mamo, no, ja cię kręcę, widzicie, jaka z niej mama? No kocha cię. Kolejne pytanie. Czy masz syna? Ej, takich pytań nie powinno być. A ty powinieneś Tytmat i ten. A co ja tego nie wymyślałem. Tak jakby się mnie zapytać, czy pamiętam, że muszę oddać piątaka Mojżeszowi. Marcik zgonuje. Co ja? Marcik, spokojnie, znajdziesz sobie chłopaka innego. Dobra, no. Dobra, czy masz syna? Nie mam syna.
Dobra. A czy miałeś syna? Tak, miałem syna. I że ty mi nie powiedziałeś? Kolejne pytanie. Lufer? No mamo, ale ja chciałem ci powiedzieć, w dzisiejszym odcinku wbij prokopkowy i no, pokażę ci, wszystko ci wytłumaczę w kolejnym odcinku. Ja, to ja czekam na pytanie od twojego taty, jak tu przyjdzie. O, tak. Dobra, kolejne pytanie. Czy to ty podczas kolacji wigilijnej 3 lata temu puściłeś soczystego bąka? No serio, już nie mogę się powstrzymać, żeby bąka puścił podczas wigilii? A jeszcze jedliśmy taką pyszną grecką rybę, nie? Tak, to ja to zrobiłem! No, super. A ja zadawałem pytania, mam o tobie takie, gdzie ja nie znam odpowiedzi, a nie takie, żeby cię skompromitować. Wiesz, jaka jest różnica? Wiesz, no wiesz. To, że ja ze twoją mamą mogę robić, co chcę. Czy kiedykolwiek w życiu zrobiłeś kupę w szkolnej toalecie? Proszę. To opowiem wam historię. Tak zrobiłem. No co? No zrobiłem, musiałem. Musiałem, kurde. Ale zrobiłem warstwę ochronną, taką izolacyjną papieru toaletowego. To w twojej szkole był papier jeszcze? Tak, w mojej szkole co był jest? Papier, nie to co u ciebie. Jeszcze wam powiem, że wtedy dyrektor do mnie zadzwonił, że kanalizacja się zatkała. To rzeczywiście ta warstwa pomogła. Lufer, to co ty żeś jadł? Ale najgorsze było to, że ja tak klikam, żeby ta woda leciała i to się tak zaczyna podnosić i uciekło. Boże. No dalej. Dobra. Kompromituj mnie dalej. Czy kiedyś biłeś się o dziewczynę? Nie. Ale siebie macho. Specjalnie powiedziałem nie, żeby wiecie, żeby była taka reakcja wasza. Może jeszcze napinałeś mięśnie jak Hulk Hogan, tak tak. Powiem, że już miał takie z 5 takich dziewczyn. Grażyna, Żaneta. Nie miałem żadnej Grażyny i Żanety, proszę nie oszukiwać. I teraz takie... Nie? Mamo, to są twoje... Przestań! To są twoje wymysły, to są twoje... To są córki twoich koleżanek. Ja... Na pewno? Tak. Ostatnie dwa pytania. Czy masz dziewczynę? No ciekawe, czy się przyzna. No. Wszystkie chcą się dowiedzieć na serwerze? Nie mam. Co? Co? No, nie ma dziewczyny. Ale... Nie mam, no goddammit, no. A Martyna? Skomplikowane. No dobra, Lufer. No to ostatnie pytanie. Luferku. Czy jesteś zakochany?